Dzieje apostolskie, rozdział 16, część 2. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Dziewczyna, z której Paweł wypędził złego ducha, przestała przepowiadać przyszłość i przynosić zyski swoim właścicielom. Dlatego postanowili się zemścić. Zaprowadzili Pawła przed pretorów, przypomnieli im, że Paweł i Sylas są Żydami i oskarżyli o antypaństwową propagandę. Wraz z nim wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. Tłum chętnie się przyłączył do prześladowania, a pretorzy nadali temu sankcję urzędową. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Paweł i Sylas w ciągu jednego dnia zostali fałszywie oskarżeni, pobici, wtrąceni do więzienia, a pomimo tego dziękowali Bogu, śpiewali Mu, wysławiali Go, co wzbudziło zainteresowanie u innych więźniów. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Trzęsienie ziemi otworzyło drzwi, rozbiło kajdany, ale żaden więzień nie ucierpiał, nikt nie został przywalony. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Stróż więzienny był odpowiedzialny za to, żeby więźniowie nie uciekli, i wiedział, że będzie ukarany. Wolał się sam zabić, żeby uniknąć hańbiącego procesu. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Dzięki temu, że więźniowie nie uciekli, stróż więzienny mógł uratować życie i wiedział, że zawdzięcza to Pawłowi i Sylasowi. Dlatego zaczął ich traktować z wdzięcznością i zadał właściwe pytanie. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Paweł z Sylasem przedstawili Ewangelię w najprostszy sposób. Ten, kto uwierzy w Jezusa, może być pewny, że zostanie zbawiony, że Bóg nie ukaże go za jego grzechy. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Stróż zadbał o swoją rodzinę, czy też o niewolników, którzy mu służyli, i zadbał o to, żeby oni też usłyszeli Ewangelię. Wszyscy uwierzyli i zostali ochrzczeni. I sprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył Bogu. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Pretorzy uznali, że chłosta jest wystarczającą karą i postanowili wypuścić Pawła i Sylasa. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Dopiero wtedy Paweł ujawnił, że ma obywatelstwo rzymskie, podobnie jak Sylas. Prawo zakazywało chłostania obywateli rzymskich, także za to, co pretorzy zrobili, mogli mieć poważne kłopoty. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy przeprosili ich, wyprowadzili ich i prosili, żeby opuścili miasto. Pretorzy zrozumieli, że znajdują się w dużym niebezpieczeństwie, że jeżeli Paweł i Sylas doniosą o tym wyższym władzom, to mogą nawet
zostać pozbawieni urzędu, dlatego prosili ich, żeby opuścili miasto i żeby nie nadawać tej sprawie rozgłosu. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. To, co się stało, prawdopodobnie też wpłynęło na to, że władze były ostrożne w prześladowaniu tych, którzy uwierzyli Pawłowi i Sylasowi.